To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, czy Białoruś przyłączy się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu. Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam serdecznie w naszym podcaście. A moim Państwa gościem jest Pan Paweł Łatuszka, działacz białoruskiej opozycji, był ambasador, były minister. Dziś na wygnaniu w Warszawie z listem gończym na karku, członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. No dużo by wymieniać się tytułów Pana Łatuszki. Dzień dobry, Panie Ambasadorze. Witamy serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie ambasadorze, no, Łukaszenka tydzień temu zapowiedział stworzenie wspólnej rosyjsko-białoruskiej grupy wojsk, która ma stacjonować tuż przy granicy z Ukrainą. Do Białorusi dotarło 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Przypomina mi się taka sytuacja z początku roku, gdy Rosjanie najpierw koncentrowali w Białorusi swoje wojska, no a potem, kiedy Putin wydał rozkaz do ataku, to te siły uderzyły na Kijów. Czy ten scenariusz się powtarza? No przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Łukaszenka już jest uczestnikiem tej wojny, wojny, która rozpoczęła się 24 lutego, tej kolejnej fazy wojny przeciwko Ukrainie, do której dołączył reżim Łukaszenki. Chciałbym tu oddzielić właśnie działalność reżimu Łukaszenka i społeczeństwa białoruskiego, bo według wszystkich danych Białorusinia w absolutnej większości, 80-90% są przeciwko tej wojnie. Ale oczywiście Łukaszenka jako nielegitymny przywódca, stwarza wszystkie niezbędne warunki, dla tego, żeby Federacja Rosyjska zaatakowała terytorium Ukrainy i dalej kontynuuje tą pomoc. Łukaszenka w tej sytuacji znów udostępnia terytorium Białorusi, infrastrukturę wojskową Białorusi, kolejową, zaplecze medyczne, zabezpieczenie również naprawy, sprzętu, który... Był w czasie wojny zniszczony, dlatego on jest już uczestnikiem wojny. Czy wyszli wojska białoruskie? To zawsze to pytanie pada. Na pewno nie. I nie zrobię to nie dlatego, że nie popiera w całości Putina, a zrobię to tylko z własnych wewnętrznych interesów, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli społeczeństwo białoruskie jest przeciwko nastawione tej wojny, to może doprowadzić do protestów na terytorium Białorusi, bo na pewno będą ofiary, bo na pewno będą pogrzeby i to spowoduje, że wewnątrz Białorusi mogą wybuchnąć protesty. A tego najbardziej się boi Łukaszenka. Łukaszenka boi się protestów, mimo że te protesty no, tak brutalnie spacyfikował, mimo że zaostrzył kodeks karny. Tam jest zastanawia. Tak, Białoruś teraz jest pod ogromną presją represyjną aparatu siłowego Łukaszenki. To niespotykalne na skalę całej Europy. Represji od końca XX, na początku XXI stolecia. Mamy na dzień dzisiejszy 1400 więźniów politycznych uznanych przez Organizację Obrony Praw Człowieka, ale tak naprawdę ich jest tysiące. Przez areszty zatrzymanie przeszło w ciągu tych dwóch lat ponad 60 tysięcy Białorusinów. Zlikwidowane 950 organizacji pozarządowych. Nie działają partii politycznej, nie ma żadnej gazety wydania niezależnego na Białorusi. Tak naprawdę to jest kraj totalitarny. Łukaszenko dopuścił się zabójstw działaczy opozycji, i również osób, którzy brali udział w protestach. I żadne śledztwo nie zostało prowadzone. Każdego dnia są torturowani więźni w więzieniach. Ale ciekawa jest sytuacja, że cały świat zapomniał o Białorusi. Pamiętając o wtedy, uwagą,

Na świat dla Białorusi jeszcze w sierpniu 2020 roku, może na początku 2021 roku, ale teraz sytuacja kardynalnie się zmieniła. I ja sobie zdaję sprawę jako człowiek, jako polityk, że na pewno straszna, dzika wojna, którą prowadzi Putin z wsparciem Łukaszenki jest najważniejszym tematem, ale Łukaszenka korzysta z tej sytuacji i zwiększa represje Na przykład wasi koledzy tydzień temu zostali skazani dziennikarze agencji Bielopan na Białorusi 14 lat więzienia dla dziennikarza, 9 lat więzienia dla innego i nikt o tym nie pisze, nikt o tym nie wspomina. Drakoński No W więzieniu siedzi nasz przyjaciel redakcyjny, mój kolega Andrzej Poczobut. Został wpisany właśnie na listę terrorystów przez reżim Łukaszenki. Po pierwsze, niewiele reakcji w Polsce jest w tej sprawie. Tak? Nasz MZ oficjalnie na to w ogóle nie zareagował. Zresztą zaraz będę się o to e, tam upominać, e, no ale w ogóle nie wiemy, co to oznacza dla Andrzeja Potrzebuta, że został uznany za, za terrorystę, czy to znaczy, że będą go traktować jeszcze gorzej. byśmy się mogli na tym skupić. Na pewno tak. Na pewno każdy, który został uznany za terrorystą, za ekstremistą, i głównie wszyscy więźni polityczni, już skazani na terytorium Białorusi, którzy siedzą w zakładach karnych, właśnie po według artykułów terrorystycznych czy ekstremistycznych, dostają takie naszewki żółte na ubranie i chodzą po więzieniach właśnie z tymi żółtymi naszewkami. Ale nic nam to nie przypomina? No, w obozy koncentracyjne hitlerowskich, no tak. I świat na to nie zwraca uwagi. Możecie Państwo zrozumieć, na ile nam to boli, na ile naprawdę jesteśmy sfrustrowani taką sytuacją. I z drugiej strony, drugi element tej, tej jakby książki to jest to, że Łukaszenka absolutnie pomaga Putinowi w tej strasznej wojnie. Jest jedynym aliantem Putina w wojnie, kiedy sam się przyznał jeszcze kilka miesięcy temu, jeżeli by on nie utrzymał władzą na Białorusi. В черпню 2020 roku, to raczej by tej wojny nie było. I tą tezą jeszcze przed nim mówiliśmy naszym partnerom, mówiliśmy jeszcze nawet przed wojną, do czego może doprowadzić, jeżeli nie pokazać Łukaszence jego drogą, nie pokazać jego odpowiedzialności, nie zrobić wszystko, żeby był naprawdę ścigany za przestępstwo przeciwko narodu białoruskiego, za przestępstwo przeciwko człowieczeństwu. Wtedy proponowaliśmy jego uznanie terrorystą, ale nikt nie odważył się to zrobić. Każdy raz ktoś myślał, że Trzeba zostawić drzwi otwarte, trzeba komunikować, trzeba rozmawiać z kim? Z człowiekiem, który jest seryjnym mordercą, który zabija, torturuje ludzi w centrum Europy i świat nic nie może zrobić. To pokazuje właśnie nieskuteczność polityki zagranicznej. To pokazuje nieskuteczność instytucji międzynarodowych, którzy tak naprawdę nie mają żadnych instrumentów wpływów na to, co się może wydarzyć nawet w centrum Europy w stosunku do narodu europejskiego. I to spowodowało, że Łukaszenka popiera tą wojnę i Putin dzięki temu dopuścił się ogromnych, strasznych przestępstw przeciwko narodu ukraińskiemu. No tak, ja rozumiem Państwa rozgoryczenie i je podzielam, tylko tak jedno, może nie sprostowanie, uzupełnienie. No jednak Aleś Białacki, założyciel Centrum Praw Człowieka Wiesna, dostał niedawno pokojową nagrodę Nobla. No, to znaczy, że jednak świat Białorusi nie zapomniał. No tak, po dłuższej przerwie. I tu ja mówię o tym, że oczywiście to tydzień temu został Aleś Bielacki, dostał tą nagrodę, ale to była już długa przerwa, w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy nikt nie odważył się stawiać temat Białorusi. Nawet dzisiaj czytałem na przykład wspólną oświadczenie ministrów spraw zagranicznych krajów nadbałtyckich w sprawie kolejnego etapu wojny Rosji, i tam nie wspomniana Białoruś w ogóle nikt nie wspomina o roli Łukaszenki. Także tu nie mówimy o tym, важних, важних абсолютно, і тут не хоче дискутувати в децизіях, як нагорода Нобля для Олеся Біляцкого. Я мовлю о браку стратегії. Nie istniała strategia, ni po sfalszowanych wyborach, nie została ona stworzona, kiedy Łukaszenka wszedł do tej wojny i według prawa międzynarodowego, odpowiedniej rezolucji ONZ z 1974 roku jest współagresorem, agresorem de facto udostępniając tą terytorium. Nagroda dla Alesia Bielackiego to oczywiście jest bardzo ważny, symboliczny gest. Poprzez tą nagrodą powiem więcej, faktycznie Ales Bielacki, który znajduje się w zakładzie karnym, daje nam instrukcje, Instrument do oddziaływania daje nam tą możliwość znów, kolejny raz zwrócić uwagę na sytuację na Białorusi. Co do więźniów politycznych, torturowania więźniów politycznych, zatrzymań, które odbywają się każdego dnia na Białorusi. Jeżeli przeczytać telegramy środków masowego przekazu białoruskie, demokratyczne, tam każdego dnia pisze się o zatrzymaniach dziesiątkach ludzi, kolejnych wyrokach. No, ale niestety na no, no to nie ma odpowiedniej uwagi. Nagroda dla Alesi Bieleckiego jest tą jakby elementem motywującym, również motywującym dla społeczeństwa białoruskiego, bo no to tak naprawdę to jest taki w, nareszcie może symboliczny, ale gest wsparcia. Ale ja mówię tu raczej nie tylko o symbole. Ja mówię tu o instrumentach z punktu widzenia prawa międzynarodowego, prawa narodowego. I to są jurysdykcje uniwersalne, Międzynarodowy Trybunał, sankcje personalne. Do tej pory na przykład w sankcjach personalnych Unii Europejskiej nie znajdują się sędziowie, którzy dopuścili się politycznych wyroków. Dziesiątki wyroków sędzia wydaje, a ich jego nikt nawet nie wpisuje w zakaz wjazdu do Unii. On może spokojnie podróżować, pojechać do Hiszpanii odpocząć, pojechać do Krakowa czy pojechać do. Wilna, gdziekolwiek, bo nie jest na tej liście i my wnosiliśmy to wielokrotnie i nawet powiem tak, że demotywacja jest w naszych strukturach demokratycznych, bo, bo jak, jaki sens stwarzyć te listy, jaki sens przedstawić dowody, jaki sens wpisać do Brukseli, jeżeli później mówią nie, u nas są limity na listach, 15 osób za raz, czy w ogóle nie, proszę państwa, teraz nie ma zainteresowania do Białorusi i co narodu białoruskiemu robić? To jest zrozumiała gorycz. Z pana strony, tylko, że Zachód może powiedzieć: Ja się z tym sobie też nie zgadzam, ale jako adwokat diabła muszę to postawić podczas naszej rozmowy, że musimy Łukaszenkę utrzymać, ponieważ on za chwilę Putina opuści, może wbije mu nawet nóż w plecy. Nie można zrażać do siebie Łukaszenki całkowicie, nie można spalić mostów, bo on pewno będzie znowu chciał przejść na drugą stronę, a przynajmniej zacząć jakieś rozmowy. Tak? I taka może być. Nie zgadzam się absolutnie. To jest błędne podejście, które było realizowane przez polityką zagraniczną Unii Europejskiej. Ja powiem to jako świadek tej polityki jeszcze po tamtej stronie stołu. Dlatego, że za każdym razem, kiedy Łukaszenka falszował wybory, dopuszczał się represji, gwałtów w stosunku do społeczeństwa biurowskiego, wsadzał do więzień więźniów politycznych, ktoś chciał z nim rozmawiać, podpisywane byli nieformalnie oczywiście, bez postawienia podpisów, ale ugody dyplomatycznej gdzie on brał obowiązek wypuścić więźniów politycznych, a później Unia Europejska znosiła sankcje gospodarcze. Aleś Bielacki już kolejny raz jest w zakładzie karnym w areszcie. I on wtedy był też, sorry, że tak mówię, przedmiotem do negocjacji z Unią Europejską, wypuszczenia Aleśa Bielackiego i zniesienia sankcji gospodarczych. Łukaszenko za każdym razem jednostronnie dopuszczał się rozerwania tych umów. I trzeba zrozumieć jeszcze jedną rzecz. Łukaszenko jest absolutnym mentalnym sojusznikiem, Putinę. Nie jest to mowa o tym, czy zdradzi Putina, czy wykręci się, czy znów jest bliższy do Europy. On nigdy nie był bliski do Europy. On zawsze chciał rządzić do końca życia rządzić przez siłę, rządzić przez gwałt, rządzić przez zabójstwa przeciwników politycznych. I co? Można z mordercą syryjnym w Europie teraz powiedzieć: No nie, zaczekajmy, może on przejdzie na naszą stronę. Na którą stronę? Teraz test ten przechodzi cała Unia Europejska, bo jeżeli Unia Europejska, Europejska, na przykładzie Białorusi i również oczywiście jak najbardziej Ukrainy, nie da rady udowodnić, że ma instrumenty, że ma siłę ukarać. Ja mówię o instrumentach prawa, ja nie mówię o jakichś innych instrumentach. Nawet mając w zasobie możliwości oddziaływania z punktu widzenia prawa międzynarodowego, prawa narodowego, nie da rady to zrobić, to stwarza precedent. To znaczy, że każdy dyktator zawsze będzie szedł tą drogą. I dlatego to stało się ta wojna w Ukrainie realna. I tu jest właśnie wybór. I pytanie, czy są politycy w Unii Europejskiej, którzy mają siłą, charakter, Wolią, żeby postawić mocno ten porwanie samolotu. Gdzie to jest sprawa? Nikt, nie słyszeć. Porwać samolot w XXI stuleciu, który z użyciem sił przeciwko powietrznych i samolotów wojskowych wylądował w Mińsku, nic. Tutaj mówimy o tej sprawie Romana Protasiewicza z Nechty, który został uprowadzony. Wracając, tak. Tak. Wojna migracyjna z Unią Europejską, z Litwą, Złotą, Polską. Co? Nic. Dalej kontynuuje. To pokazuje, że bezkarność, brak odpowiedzialności powoduje kolejne kroki. I to był błąd zrobiony w stosunku do Rosji. I taki sam błąd popełni się w stosunku do Łukaszenki. Łukaszenka przez całe życie będzie sojusznikiem Rosji. W niej w większym stopniu. Gra z nim nie ma żadnego sensu. Tylko zmiana reżimów i w Rosji, i na Białorusi, stwarza możliwość wybudowania bezpiecznej Europy. Skonkretyzujmy pana postulaty. Co w tej chwili powinna Unia Europejska i właśnie Zachód powinien Łukaszence zrobić? Rozumiem, że sankcje, sankcje i jeszcze raz sankcje. My nie chcemy przerzucić odpowiedzialność na inne kraje, że na Unię Europejską, czy na Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. Wiemy, że przyszłość, perspektywa Białorusi zależy od narodu białoruskiego. Dlatego stworzyliśmy rząd na uchodźstwie, którym jestem zastępcą. Dlatego stwarzamy struktury wewnętrzne na Białorusi, ruch pod ziemią. Dlatego pomagamy Ukrainie w zwycięstwu. Tam są nasze ochotnicy, których już 15 zginęło na terytorium Ukrainy. Dlatego stwarzamy wszystkie elementy niezbędne, żeby być silniejszymi wewnątrz Białorusi. Ale trzeba zrozumieć, że teraz Białorusi jest jak pod asfaltem. Faktycznie nie ma żadnych swobód i możemy działać tylko w podziemiu. Co może zrobić Unia Europejska czy Stany Zjednoczone nareszcie wprowadzić te sankcje, na których zasługuje Łukaszenka takie same jak zasłużył Putin, bo rozbieżność tych sankcji stworzy możliwości o ich obejście, a Łukaszenka jest kontrabandystą XXI stulecia i korzysta z tych rozbieżności w tych sankcjach na korzyść swoją i na korzyść Rosji. Personalne sankcje, nareszcie wpisać sędziów, prokuratorów, milicjantów, wszystkich, którzy dopuścili Чилище ґвалту вироків політичних то в ні я не розумію для чого в проблема на зв'язку Сенджі, який укарав 10 людей на поставах політичних то є огромний проблем для Брукселі, то є проблем лінівства. biurokracji, bo tylko o to chodzi, a nie o to, czym uzasadnione to, czy nie. Wykorzystać z instrumentów prawa międzynarodowego, stworzenie międzynarodowego trybunału o przestępstwach przeciwko człowieczeństwu, które dopuścił się na Łukaszenkę. I wiem, że w Radzie Europy jest ta dyskusja, ale długo dyskutujemy. Trzeba podejmować decyzje. Wykorzystanie narodowej jurysdykcji wszystkich krajów, gdzie Białorusini złożyli wnioski o ukaranie w ramach jurysdykcji uniwersalnej. Konwencja ONZ odpowiednia daje takie możliwości. Prawo narodowe daje takie możliwości i na Litwie, i w Łotwie, i w Polsce, i w Niemczech, i w Czechach. Już te sprawy złożone, ale cisza. Nareszcie powiedzieć Białorusinom, co się dzieje z tym porwaniem samolotu. Gdzie jest ta sprawa? Już ponad roku akt terrorystyczny. Świadek wyjechał do Unii Europejskiej, złożył zeznanie. W prokuraturze Nowego Jorku jest sprawa, toczy się. W wszystkich krajach tu przygranicznych, na Łotwie, Litwie, w Polsce, tak? Nic nie wiemy. Dalej, wojna migrantami, która trwa i będzie trwała, bo nikt nie ukarany jest. Co? Problem postawić zarzuty dla straży granicznej, kiedy tyle świadectw, że oni pomagają w tym. To ja mogę i dalej kontynuować i z tego nie korzystają. Na pewno nie korzysta świat. Tak, ta lista jest długa i myślę sobie, że... Może nie trzeba rozmawiać z Europą, może trzeba po prostu udać się do Waszyngtonu i wchać na administrację amerykańską, żeby zaczęła ostrzej tę sprawę rozpatrywać. No Europa jest no czasami faktycznie nie skora do działania w takich sytuacjach. Ale my będziemy zawsze strategicznie pomagać Ukrainie, bo zwycięstwo Ukrainy to stwarza możliwości dla perspektyw zmian na Białorusi. My będziemy budowali struktury w podziemiu, jak trudne i ciężko nie było, że i wczoraj zatrzymywany pod tym pretekstem ludzi, że KGB wprowadziło antyterrorystyczną operację na terytorium Białorusi, nie patrząc na to, że wojska rosyjskie wchodzą. I to też jest problem. Ja szczerze powiem, jako polityk spotykam się w wielu stolicach europejskich i z dyplomacją amerykańską. Mówiłam, na co czekamy? Czekamy, kiedy Łukaszenka znów kolejny raz pozwoli armii Rosyjski wejść na terytorium Białorusi i grozić Ukrainie, a Ukraina będzie miała prawo na odwied i zaatakuje rakietami wojska rosyjskie na terytorium Białorusi. Do czego to doprowadzi? Do tego, o co właśnie walczy Putin, żeby skłócić naród białoruski i ukraiński. Dlaczego na, na przykład Łukaszenka zatwierdził program antypolski, który jest realizowany, skierowany na zniszczenie grobów, zatrzymanie działaczy polskich na Białorusi, zamknięcie szkół? Dlatego to zależy Kremlu, żeby. Antypolskie nastroje i antybiałoruskie nastroje wzajemnie w naszych krajach, żeby skłócić nas z sąsiadami. Tak samo jest z Litwą: zamknięcie szkoły litewskich. On chce przez to odciąć Białoruś od Europy. Kolejny krok to będzie broń jądrowa po wojsku rosyjskim. I mówię o tym już od kilku miesięcy. I potwierdzono w Nowym Jorku: Rosjanie potwierdzili, że dostarczyli na Białoruś Iskandery M, które mogą szeleć również bronią jądrową, że trwa modernizacja organizacja niszczycieli SU-25, które będą mogli nosić broń jądrową, to doczekamy się, kiedy będzie broń jądrowa na Białorusi. Wtedy może Zachód zacznie działać, wtedy może zapostawi Łukaszenki ultimatum, że jest celem wojskowym, dlatego że stwarza ogromne zagrożenie i dla Litwy, i dla Polski, i dla Ukrainy, dla Łotwy, dla Niemiec nawet. No, co jeszcze, co powinien zrobić ten człowiek, jeżeli można go nazwać człowiekiem, że nareszcie zrozumieć trzeba, że nie można z nim się dogadać, że trzeba z nim walczyć i pokazać siłę. Łukaszenka też jest homo sapiens i on się boje. Ja znam jego. Jeżeli go postawić w koncie i powiedzieć, że już nie masz wyjścia, to właśnie wtedy będzie decydujący moment. Czy ktoś jest gotów strategicznie opracować tą linię? A każdy myśli, no nie, nie będziemy karali karali Łukaszenki, dlatego że on może być bliższy Rosji. A co jeszcze on powinien zrobić, żeby być jeszcze bliższy Rosji? No kolejny krok to będzie broń jądrowa. To odbędzie się w najbliższym czasie. Ja w to absolutnie jestem przekonany. A wierzy pan, że Łukaszenka jest w stanie uratować ażby resztki swojej suwerenności z Putina? Czy on się będzie coraz bardziej stawał właściwie już nie wasalem, ale no właściwie podkomendnym? Rosji. On jest wasalem, na pewno jest marionetką Putina, na pewno już nie ma pełnej władzy войском, nad wojską na terytorium Białorusi. No jak można wyobrazić, że niby w cudzysłowie stawiamy prezydenta oczywiście, nie uznajemy jego takim, z terytorium Białorusi lecą rakiety na Ukrainę. Startują śmigłowcy, odszyliano 720 pocisków rakietowych z terytorium Białoruś i startuczów samolotów było. ile w przestrzeń powietrzną wchodzili bombowcy TU-22M rosyjscy. I on milczy, to znaczy, że Rosja tak naprawdę robi to, co chce lub Łukaszenka daje na to zgodę. Na pewno jest maryanietką. Nie działa w interesach Konstytucji Białorusi każdej redakcji tej Konstytucji, którą sfalszował lub pierwszą od dziewięćdziesiątych lat. Konstytucja zabrania pomagać agresji z terytorium Białorusi w stosunku do każdego sąsiada. To nie pozwala umowę z Ukrainą. On działa przeciwko interesom Białorusi. Znaczy jest maryanietką gospodarcze. Na pewno, kiedy teraz dał zgodę na wprowadzenie kolejnych Sił rosyjskich na terytorium Białorusi pojechał do Putina i poprosił o dofinansowanie. I dostał półtora miliarda dolarów. Także on jest na sznurku absolutnym. Czego się on boi na dzień dzisiejszy najbardziej, to że będzie zamordowany przez Putina. I dlatego spróbuje pokazać mu swoją pełną lojalność. Całuje jemu buty, jak mówią jego okrężenia, dlatego, żeby udowodnić dla Walodzi, że jest najlepszym dla niego przyjacielem że nigdy jego nie zdradzi. On boi się, dlatego jego polityka doprowadziła do tego, że wokół Łukaszenki siedzą generalowie rosyjskiego pochodzenia. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa, generał Wolfowicz, urodzony w Kaludzy, ukończył wszystkie wyższe uczelnie w Rosji. Jego zastępca, Paweł Morawiejko, ukończył wszystkie wojskowe uczelnie w Rosji. I tak w każdym resorcie. Dlatego ostatnio podporządkował KGB, bezpośrednie pod siebie, bo boi się nawet armii. Boi się przewrotu. Але питання, чи буде Білорусь незалежно, чи ні не? повім так. Якщо далі буде така сама політика Унівропейської, то не буде Білорусі за рік. Путін хоча б обіт. На обід з'їсти Україну. Піпрошу народ український за таке порівняння, але повім у Білорусі. Білорусь для Путіна є десерем. Не удалося, що і не удалося з'їсть то головне дані. Зачне Путін з десеру і радше то є абсолютно реальність. No tak i jak zwykle w moich podcastach powiało grozą na sam koniec. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz jednak nie spełni, że nasi politycy europejscy pójdą po rozum do głowy, przestaną się bać, zaczną działać i przykręcą temu podłemu dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence śrubę. Ja przepraszam za emocje u, u pana, u, u słuchaczy, ale proszę zrozumieć, że na pewno jak dla Białorusinowi mnie to wszystko boli. Ale dziękuję również za to, co robi Europa. Też trzeba powiedzieć. Przyjmuje uchodźców z Białorusi, pomaga uchodźcom Białorusi. I to jest też ważne. I to bardzo, bardzo mocno cenimy. Ale my oczywiście zdajemy sobie sprawę i o naszą odpowiedzialność i nasza Białoruś leży w naszych rękach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan ambasador Paweł Łatuszka był moim Państwa gościem. Ja również dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.